W pierwszym kwartale 2021 roku światowy handel świeżymi jabłkami spadł o 14% rok do roku, to 1,4 miliona ton. Wśród siedmiu głównych krajów importujących na świecie, tylko Indie i Francja kupiły więcej świeżych jabłek niż rok temu. Rosja, Wielka Brytania, Niemcy, Meksyk i Białoruś odnotowały różne poziomy spadków. Mówi się o tym, że stagnacja w popycie na jabłka w Polsce, Europie i na świecie jest. I będzie w przyszłości. Jako nieliczny wyjątek, Francja zakupiła pół miliona ton jabłek o ponad 65% więcej w porównaniu z tym samym okresem zeszłego roku, przy średniej cenie importowej 2,20 euro za kilogram. Włochy i Hiszpania, kluczowi dostawcy do Francji, dostarczyły w tym okresie po około 14 tysięcy ton jabłek właśnie do Francji. Włochy zwiększyły dostawy w tym okresie o 72% rok do roku, przy czym należy pamiętać, że był to kraj, w który w tamtym okresie doświadczył bardzo silnie pandemii. W tym czasie średnia cena dostaw jabłek z Włoch spadła o 23% rok do roku. Polska również obniżyła ceny eksportowe do Francji o 33%, ale zdołała pięciokrotnie zwiększyć sprzedaż do prawie 9 tysięcy ton. Z Polski ogółem w pierwszych trzech miesiącach bieżącego roku wyeksportowano ponad 265 tysięcy świeżych jabłek. To jest o 5,5% więcej rok do roku, ale o 3,5% niższej wartości niż w tym samym okresie roku poprzedniego. Najwięcej polskich jabłek 40 tysięcy ton trafiło do Egiptu czyli 80 większy wolumen przy średniej cenie eksportowej 2,22 euro za kilogram. Drugim odbiorcą polskich jabłek była w tym okresie Białoruś, ale wystąpił znaczący, bo 14% spadek ilości eksportów i jednocześnie 24% spadek wartości. Średnia cena eksportowa wyniosła wtedy 3 euro za kilogram. Trzecim odbiorcą polskich jabłek w pierwszym kwartale tego roku była Rumunia, choć i tu nastąpił 14% spadek wielkości wysyłek i 18% spadek ich wartości. Za to do Niemiec w omawianym okresie wysłano z Polski o 30% większy wolumen jabłek przy tylko 7% wzroście wartości tych wysyłek. Średnia cena eksportowa wyniosła trochę powyżej 3 euro za kilogram. Na początku czerwca w Europie znajdował się jeszcze ponad milion ton niesprzedanych jabłek w magazynach, z czego w polskich chłodniach znajdowało się jeszcze trochę poniżej 400 tysięcy ton, ale należy zaznaczyć, że to o półtora raza więcej niż w tym samym okresie roku poprzedniego. Biorąc pod uwagę, że nadszedł letni sezon owoców, sprzedawcy mogą mieć Poważne trudności ze sprzedażą tych zapasów w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Więc więcej jabłek może zostać wysłanych do przetworzenia. Mówi się o kolejnych spadkach cen jabłek przemysłowych. Według niedawnego raportu usty w sezonie 2020-2021 świadowa produkcja jabłek spadła o 3,6 miliona ton do 750 milionów ton. Jednocześnie ustał prognozuje, że unijny eksport jabłek spadnie w tym sezonie o 13% do 880 tysięcy ton, ale również import ma być niższy o 8,5% na poziomie gdzieś około 460 tysięcy. Oznacza to, że unijny rynek jabłek stał się bardziej lokalny i możliwe, że ta tendencja utrzyma się również w przyszłym sezonie.